Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do długiego okresu pracy, podając kwoty naprawdę rekordowych emerytur, bo przecież każdemu oczy zaświecą się, gdy usłyszy takie dane. Przeciętna emerytura brutto wypłacana w kraju obecnie wynosi ponad 3000 zł miesięcznie. Najwyższa emerytura jest kilkanaście razy większa, przekracza kwotę 43 tysięcy zł. Tę rekordową w skali kraju emeryturę otrzymuje mieszkaniec województwa śląskiego z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu. Niełatwo jednak takie świadczenie wypracować. Śląski emeryt na tę ogromną comiesięczną kwotę pracował aż 63 lata. To jednak ma mniejsze znaczenie niż fakt, że na zasłużony niewątpliwie odpoczynek przeszedł w wieku 86 lat. Na drugim końcu jednak są i świadczenia dosłownie groszowe, bo jak inaczej określić świadczenie w wysokości 2 grosików. Taką bowiem emeryturę wypłaca wrocławski oddział ZUS. Jeśli chodzi o dane dla województwa podlaskiego, rekordzista z najwyższym świadczeniem po marcowej waloryzacji otrzymuje emeryturę w wysokości blisko 22 tysięcy zł. Mężczyzna przeszedł na świadczenie w wieku 73 lat i ma za sobą ponad 53 lata i 7 miesięcy pracy. Pracował na kierowniczych stanowiskach w resorcie energetyki. Ten mniej chlubny rekord, czyli najniższą emeryturę w naszym regionie, pobiera również mężczyzna w wysokości 13 groszy. Na świadczenie przeszedł w wieku 65 lat, a jego staż pracy to zaledwie 26 dni umowy zlecenia na stanowisku betoniarz-zbrojarz. Zarobki uzyskiwane podczas aktywności zawodowej mają znaczenie, bo wysokość odprowadzanej do ZUS składki to ich pochodna. Staż pracy ma znaczenie, bowiem im więcej składek na konto w ZUS wpłynie, tym zebrany kapitał będzie wyższy. Jednak najistotniejszy w obliczaniu wysokości świadczenia jest wiek, w którym zdecydujemy się zakończyć karierę zawodową. Późniejsze przejście na emeryturę powoduje, że statystyczne średnie trwanie życia przyjęte do wyliczenia świadczenia jest coraz mniejsze, wyjaśnia rzeczniczka. Zatem podstawę obliczania emerytury, czyli zgromadzone w ZUS środki, będziemy dzielić przez coraz mniejszą liczbę miesięcy pozostałego nam statystycznie życia. Tylko czy naprawdę każdy jest w stanie pracować tak długo?